Wiecie co, dziś się do Was tak odzywam niespodziewanie, bo robię obiad na jutro, to będzie taki najprostszy sos do makaronu, tylko że zazwyczaj daję tuńczyka, a dzisiaj mam łososia w kawałkach i właśnie chciałam powiedzieć, że ten łosoś to jest z biedry, zdaje się, marinero to z biedry. I kurczę, on jest taki dobry, że wyjadam go tu widelcem, mam jeszcze jedną puszkę i chyba ją zaraz wyciągnę. I w ogóle mi się wydaje, że taki pyszny byłby z kanapką, z masłem, normalnie... No już zjadłam sporą część, tu jest puszka nieruszona, a ten kawałek wygląda tak. No, bardzo spoko to jest. Będę to jeszcze kupować. No jutro szalony dzień, bo właśnie dzieci zostają w domu, a ja pracuję z domu. Więc tak jak mówię, no... No a co mi ty ciągniesz? No więc trzymajcie za mnie kciuki, o! Cześć, witajcie, dzisiaj się witam z wami z samochodu. Jadę na zakupy, jest 6:26 w sobotę. W ogóle jestem ciekawa, jak wygląda sklep tak w sobotę wcześnie rano, więc pewnie będzie spokój, cisza i będę mogła sobie tam spokojnie wybierać. Powiem Wam, że nie nagrywałam przez cały tydzień, był to dosyć intensywny tydzień, bo były takie dni, że pracowałam z dziećmi z domu, były takie dni, że Dawid pracował z dziećmi z domu. Staraliśmy się tak powymieniać, żeby nie brać zwolnienia i to się udało. Natomiast no, taka praca z dzieckiem z domu jest bardzo ciężka, zwłaszcza z dwulatkiem. No ale udało się to jakoś ogarnąć. Dzisiaj postanowiłam się wyspać, mi się to bardzo udało. Jest wcześnie rano, ale ja poszłam bardzo wcześnie spać. Poszłam spać około 9:00, jakoś tak. Sama z siebie obudziłam się po 5:00, czyli de facto się wyspałam i też to jest pora, przed budzikiem się obudziłam, bo miałam nastawiony budzik na rano, bo ja lubię wstać rano. Po prostu wtedy mi się lepiej myśli, lepiej mi się robi rzeczy. Natomiast Gloria też wstała ze mną rano, więc tego się nie spodziewałam. Ale ostatecznie tam jeszcze wszyscy śpią. Glorii włączyłam jakieś piosenki i mam nadzieję, że wytrzyma. A jak nie, no to obudzi Dawida, bo Glorka też nie jest jakaś taką wielką fanką oglądania czegoś. No nie hipnotyzuje jej na razie za bardzo telewizor. No cóż. No, a ja tutaj mam w samochodzie spokój, ciszę, zostaję tu po prostu do niedzieli. No, tak jak mówię, chciałam Wam nagrać nie taki typowy haul z siaty, tylko pokażę Wam, co tam wrzucam do koszyka. Zobaczę, jak mi to pójdzie w ogóle. Opowiem Wam, co tam wymyśliłam, że ugotuję, bo może pogotuję w ten weekend tak na zaś. No i tyle, chodźcie, jedziemy. A wiecie, co sobie właśnie uświadomiłam? Że nie wzięłam telefonu, a łącznie z tym mojego listonika, więc nie mam listy. Co prawda robiłam ją jakiś czas, więc sporo rzeczy pamiętam. Wiecie co? Nie będę brać aparatu ze sobą do sklepu, bo to trochę jest za duży. Utrudniałby mi robienie zakupów. Myślałam, że nagram Wam telefonem, ale skoro zapomniałam telefonu, to może w domu Wam nagram i się przekonamy, czego zapomniałam, a co zabrałam. Także idę. Mam ochotę po prostu zrobić takie... Mogłabym wrócić do domu, ale już mi się nie chce. Jezu! No i ja mi mówiłam, że o 6:00 tak świetnie myślę, to chyba... No nie, tak naprawdę podłączyłam go do ładowarki i to... A myślałam, że jest w nerce, a go chciałam podładować, żeby móc nagrywać. No, także tak, ale dobra. Myślę, że sporo pamiętam, grunt, że pamiętam, co chcę ugotować. A jak wiem, co chcę ugotować, to mniej więcej wiem, co kupić. Jedynie z takich rzeczy, które być może się kończą, mogę czegoś zapomnieć, no ale dobra. Unstoppable me. Are you ready to see what a woman can do when she Wiecie co, zrobiłam zakupy. Niektórych rzeczy specjalnie nie kupiłam, bo okazało się, że nie mam telefonu, a jak nie mam telefonu, to nie wiem, jaki jest numer mojej mamy albo mamy Dawida. Zawsze na którąś mamę robię, na którąś kartę od mam robię zakupy. I nie mogłam skorzystać z niektórych promocji, więc niektórych rzeczy nie kupiłam specjalnie, a wzięłam sobie
zapisałam sobie swoją. Co swoją sobie zrobię, przynajmniej będę pamiętać numer telefonu. No ale myślę, że dobrze mi poszło. Kupiłam trochę takich pierdół. Właściwie to pierdoły to bym wam pokazała teraz. Może jak w domu będą warunki, to wam nagram haul. A jak nie, no to nie. Ale pokażę wam jakieś głupoty, które kupiłam dziewczynom. A w domu ich nie chcę pokazywać, bo będą chciały. A niektóre z tych rzeczy są po prostu do koszyka. Watę cukrową jedną, bo Laura lubi, a Gloria nie lubi, więc kupiłam tylko Laurce. Za to Glorii kupiłam tiktaki, bo ona lubi. Widzicie, tu są jakieś czekoladki, są króliczki do zabawy w znajdywanie jajek i króliczków. Kupiłam taki lukier i do lukru, no żeż ty, czekajcie, bo się coś mi wyoszcza się, czy się nie wyoszcza. Do lukier jest do tych babeczek. Te babeczki są dwie, pomyślałam, że dziewczyny sobie ozdobią i dadzą do koszyka. Kupiłam kwiatki. O, kupiłam taką przyprawę, soczyste pulpety i też sos. To się po prostu miesza z wodą, a później się dodaje do pulpetów. Zobaczymy, bo mam mielone mięso. Chciałam zrobić takie pulpety z kapustą, żeby trochę były jak gołąbki. No zobaczymy. Znaczy z kapustą w sosie. No nie wiem, zobaczymy co. Zobaczymy. Kupiłam jakieś takie owijki, bo Laura się ostatnio pytała, jak to jest możliwe, że to się owija wokół jajka. Druga babeczka jest zajączek. O, są jeszcze takie kwiatki. Ja nie wiem, wiecie co, to są cebulki kwiatków. Piękne są te kwiatuszki. Natomiast, no ja nie wiem, jak ja kojarzę z dzieciństwa, to u nas zawsze mama sadziła te cebulki, a później nornice wszystko zjadały i nic nie wyrastało. Kupiłam drożdże tutaj jakieś, bo Dawid coś tam mówił o pieczeniu chleba, a nie pamiętam, czy mamy drożdże. I to jest jakaś taka posypka na ten lukier, żeby sobie dziewczyny te babeczki ozdobiły do koszyka. Co to jest? A, to jest ten lukier. A, no i kupiłam takie trochę inne jajka. Glorce kupiłam z psim patrolem, a Laurze kupiłam z Barbie, bo ona widziałam, że ostatnio tata je kupił i była zadowolona. No, wszystkiego ogólnie jest po dwa z tych takich rzeczy około koszyczkowych. No i to są te pierdoły, których może nie będę w domu wyciągać. Kwiatki to tak, ale tych rzeczy do koszyka to nie. A inne rzeczy to mogę bez problemu pokazać w holu przy dziewczynach. A to nie mogłam dzisiaj skorzystać, tylko to trzeba sobie wypełnić, zarejestrować na stronie i dopiero przy kolejnych zakupach można skorzystać. No chyba, że macie telefon, to sobie możecie prawdopodobnie zrobić to w sklepie, robiąc zakupy, wypełnić i zarejestrować. No. Ja nie dosyć, że nie mam telefonu, to nie wiem, która jest godzina, bo zegarek też mi zdech, no szok. Dobra, jadę do domu. Tak jak mówię, jak będą sprzyjające warunki, to będzie haul, a jeżeli Gloria ma zły humor, to pewnie nie będzie, bo się nie będzie dało nagrywać. No. Pokażę wam moje zakupy. Glorka dostała tiktaki, więc się uda. I przy okazji będę sobie skreślać z listonika. Dobra, ale mam tak, ręcznik papierowy, ale zacznę od mrożonek. Więc coś, co nie było na liście, ale chciałam wziąć, to są lody dla dziewczyn, takie mini lody. One są spoko, bo porcja jest nieduża, także Glorka zje i nie rozpaprze aż tak. No i wzięłam dwa smaki do przetestowania, które będą lepsze. Czekajcie, pokażę wam, jak to wygląda w sumie. Ło, wow, one nie są takie małe. Super, one są całkiem spore. Myślałam, że będą takie jeszcze trochę mniejsze. No, to więc te. Wziąłam dwa opakowania takich warzyw. To jest jakieś trio warzywne i tu są mini marchewki, kalafior i brokuł. I mi się wydaje, że to będzie pyszne do tego curry, które lubię robić. Bo zawsze lubię tam mieć jakiegoś brokuła albo kalafior. A tu jest wszystko razem i w zamrażalniku to... Także praktycznie w każdej chwili można coś ugotować. Dobra, z mięsa kupiłam mielone, wieprzowo-wołowe na pulpety. Kupiłam dwie porcje kotletów schabowych, ale ja je kroję i robię gulasz. Lubię, bo jest chude mięso. I kupiłam jedną paczkę piersi z kurczaka na... Chciałam wypróbować taki przepis kurczak tikka masala. Tikka masala? Albo butter chicken, kurczę, coś w tym rodzaju. Trzeba do tego tą przyprawę właśnie garam masala i sobie ostatnio ją kupiłam, profesjonalną, więc dokupiłam kurczaka. To sobie wyprodukuję.
No tak, kupiłam sobie taką fajną, dużą pokrywkę. Była jakaś promocja, jakbym miała tą kartę i dwie rzeczy z tego działu kupiła, to chyba bym jeszcze zapłaciła o połowę mniej. Ale bardzo chciałam mieć taką pokrywkę, bo jednej patelni nie mam czym przykrywać i zawsze kombinuję z talerzem albo jakoś tam inaczej. No a teraz właśnie ona od 28 do 32 cm, to jest naprawdę duża pokrywka i ma tą dziurkę i jest przezroczysta, więc widać co się dzieje. Bardzo jestem zachwycona, że było. A, kupiłam. Pokaż Blaga, bo to tu są takie trzy herbatki ziołowe. Ale ja lubię testować te ziołowe herbatki z owocami i była melisa z granatem, czystek z jagodami i skrzyp z pomarańczą. Zobaczmy. Kasza, jakaś taka kasza, większe opakowanie i druga, w sumie też większe, gryczana, takie duże. To wszystko na pewno było na liście i też... O, Cheeriosy. Laura marzyła o Cheeriosach, ale to są owsiane. Mam nadzieję, że też będą dobre. Kasz jeszcze kuskus i jest jeszcze ryż. Myślę o tych pulpetach gołąbkowo podobnych. Uzupełniłam zapas makaronu. Jeszcze spaghetti. Kakao ciemne, bo Laura spożywa w dużych ilościach. Mozzarellę lubię sobie zeczeć i mieć w zamrażalniku starto. Bardzo fajna rzecz. Nie martwię się, że się zepsuje, a jak chcę sobie coś posypać serem i zapiec na szybko, to sobie wyciągam właśnie taki starty ser z zamrażalnika. Śmietana taka i taka. Lubię mieć te dwie śmietany w lodówce. Tą pewnie zużyję częściowo do... O, to śmieć, tak. Do kurczaka tego z tą indyjską przyprawą. Mam trzy ogórki. Tak, ogórki z myślą trochę o Chesterze, a trochę o nas. Ej, bo świeże ogórki dziewczyny chrupią chętnie. Pokaż Lorcia, pieczarki. Kupiłam pieczarki z myślą o kremie z pieczarek, który w sumie tylko ja jem, a mam chęć, więc sobie kiedyś tam zrobię. Awokado. Awokado Gloria lubi, ale jest bardzo, bardzo twarde. No więc będzie musiało poleżeć. Mam kapustkę, mam. To jest jakaś młoda kapusta. I kapusta w ogóle za mną bardzo chodziła, więc mam zamiar ją dodać. Mam zamiar ją dodać albo do curry, albo też do tych pulpetów około gołąbkowych. Truskawki. Były za 6 zł, chyba za pół kilo. Jest to nawet tak normalne. Klorusie, nie wyrzucaj mi. No chyba warunki mi się już kończą. Polowałam na to Summersbee. To jest Summersbee mandarynkowe. Chciałam wypróbować, czy jest dobre, czy nie, więc sobie później sprawdzę. Ziemniaki. Bubusiu! Dobra, tutaj mam mleczko kokosowe. Wolę to mleczko kokosowe w kartonie. Jakoś tak lżejsze jest i fajnie mi się z niego korzysta, ale chyba składowo to jest to samo. Wzięłam sobie tak na zapas 3. Dobra, mam olej. Banany, tu jest pietruszka. I co to wszystko? O, to wszystko. No i to wszystko, plus jeszcze w aucie mleko i sok jabłkowy w dużej ilości. No i to wszystko. Dobra, teraz sobie zobaczę, co mi zostało na listoniku. Ręczniki, a boczku nie kupiłam. Kości nie było. To kupiłam. Masła nie kupiłam, bo było koszmarnie drogie. Poczekam, aż będzie promocja. Mleko, serek typu włoskiego nie było. Mleko kokosowe, sos. O, chusteczek do kurzu. Bo kurzu sobie nie kupiłam, a właśnie. Popatrzcie, ty jesteś? Tam jesteś? Już chusteczek sobie nie kupiłam, kaszę kupiłam. Sok, olej, awokado. O, cebuli nie kupiłam, ale w sumie mamy jeszcze trochę. Cukinia, nie wiem, nie patrzyłam. Kalafior, kapusta, moja. Pieczarki, pietruszka, pora nie było. Szpinaku nie kupiłam, truskawki, ziemniaki. Płyn do płukania tkanin był tylko z kartą Biedronka w dobrej ofercie, więc wzięłam sobie kartę. Płatki kupiłam, ryż, kakao ciemne. Odżywka do włosów była, ale tylko z kartą Biedronka w dobrej ofercie. Filety, jakoś na zupę nie było. W sumie wszystko sobie fajnie kupiłam nawet. Nie licząc tego właśnie, że zakichałam z tą kartą, że nie mogłam skorzystać z tych promocji.
No. Tak, pakujemy to? Tak. Tak. Będzie jakiego guza tu masz, tak? Guza. Co robiło dziecko? Guza. Guza, tak. Ała. Gdzie sobie zrobiłaś, pan? Plasterek. Plasterek, wiesz, plasterek, tak. Oj. No. Ach, dziś byliśmy w galerii, kupiliśmy pyszne pączki, ale ogólnie jest ciężki dzień. Właśnie się Gloria o dziwo przestała drżeć, bo krzyczała, bo nie chce być zapięta pasami, chce u mamy na rączkach jechać samochodem. Laurusia, czemu otwierasz drzwi? Bo mi się to zablokowało. Aha, ja cię zaraz zapnę. O. A teraz jedziemy na kulki do sali zabaw. Jakoś trzeba przeżyć. Dam radę sama. Pstryk, Glorcia, nie wepnę cię. Jedziemy, musisz być zapięta. No, więc taki dzień. But my power's within where you can't see. It's happening now. Get ready, 'cause this will be loud. Gonna take back my power. No, jak widzieliście, w sali zabaw było fajnie, ale Gloria się zdeczka zdenerwowała, że wychodzimy. Także szaleje w kuchni, tam z tyłu widać pulpety. Chciałam wam pokazać, jak te lody wyglądają. Laurze otworzyłam. Właśnie, co teraz? Dobra, bo Laurze zaraz przyjdzie. Właśnie, robię tutaj gulasz, tutaj pulpety. I zamarynowałam to mięso na tego kurczaka tikka masala. I w ogóle wrzuciłam je do piekarnika, bo mi się nie chciało pierdzielić z patelnią, bo ich mam sporo. Właśnie te zaraz wyjmuję. I powiem wam, że to dobry pomysł był z tym piekarnikiem, bo się one rzeczywiście robią. Na szczęście się nie zalało tłuszczem, aczkolwiek tu mało brakuje. Zaraz je wyciągam i wrzucam tą drugą porcję. No tyle jest póki co pulpetów, a jeszcze będą następne. Także szaleję w kuchni, to mnie wbrew pozorom relaksuje. Jakoś tak zauważyłam. Chyba już sama myśl, że... bo wybrałam, wiecie, pulpety, gulasz, to są takie rzeczy, które wrzucę do słoika i chyba to mnie też uspokaja, że wiem, że mam z głowy obiady na cały tydzień. To jest piękne. Więc tak. Ale mi się taka pusta podoba. Zaraz ją umyję, bo chcę ją... połowę pokroję do tego sosu do... zrobię sos pomidorowy i wkroję do niego kapustę. To będzie sos do... i tak. I to jest mój autorski pomysł. Czyli tak, do sosu pomidorowego wkroję kapustę. Mam pulpety z mięsa mielonego. I do tego można podać ryż. I to wszystko razem powinno być trochę jak gołąbki. Tylko, że... wszystko trochę inaczej, ale podobne składniki, więc... no, więc to są pulpety a la gołąbki, a drugą połowę wrzucę sobie do curry. Ale curry na razie nie gotuję, bo to można zrobić szybko, a poza tym te warzywa są w zamrażalniku. I mam jeszcze krem z pieczarek w planach i to zrobię jutro. I jutro też zrobię tego kurczaka. To też będzie sos, który można wrzucić do słoika, tego tikka masala, bo on się marynuje i on się będzie marynować całą noc. Więc dzisiaj... te dwie rzeczy, a jutro następne dwie rzeczy. Choć tak naprawdę curry to tak, mogę zrobić, ale nie muszę, ale zrobię, bo w sumie przez tą kapustę, żeby nie zdziedziała. Póki jest taka ładna, to ją wykorzystam.
Natomiast te truskawki to są takie kwasieluchy. Nikt ich nie chce jeść. Być może, wiecie co, być może zamiast jeszcze nie zrobić ich z cukrem i ze śmietaną. Być może wtedy będą zjadliwe, jak je posłodzić po... Masakra, masakra. A myślę, że jak sobie poleżą, tak? To jutro już będą zapleśniałe, bo w Biedronce one były, one były w promocji i żadna nie jest zapleśniała. A wiecie, jak to jest z tymi truskawkami w promocji. Więc skoro dzisiaj nie jest żadna zapleśniała, to pewnie jutro będzie chyba zapleśniała. Więc dzisiaj by je pasowało zjeść. I myślę, że chyba wylądują w śmietanie, no bo nie wiem, ciasta... Do bezy by pasowały takie kwaśne truskawki, ale nie będę robić bezy, bo mi się nie chce. Więc nie wiem, jakoś nie polecam teraz tych truskawek w Biedronce. Trochę chyba jeszcze za wcześnie.